Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Krzaku i mamy kolejny odcineczek z Fishing Planet, a dzisiaj wybraliśmy się nad jezioro St. Croix. Tak jest, już jeżeli słyszycie tą nazwę i wiecie o co chodzi, to wiecie, że będziemy dzisiaj zarabiać hajs, mam nadzieję, a zresztą ja już to wiem, na szczupaku pospolitym, który tutaj jest od 2 do 8 kg w standardzie. Ale mogę wam zdradzić, że największego chyba jakiego złowiłem to 18 kg i był to unikatowy, ponieważ tutaj możemy szczupaki złowić pospolite, medalowe oraz unikatowe. Tak więc tak, zobaczmy sobie, ja to już mój drugi dzień właśnie zaczynam. Pierwszy dzień był identyczny, jest to bardzo fajny dzień na te szczupaczki. Od 5 łowimy do 7, może do 8, chociaż to będzie już takie 7, a 8 będzie takie straszne spowolnienie. Następnie przenosimy się na wieczór od godziny 18 na przykład, można też szybciej od godziny, nie, tu jest godzina 18, tak, od 18 do wieczora i wtedy napełniamy siatkę do końca. Dzień trzeci, jak spojrzycie, jest od samego początku niby w porządku, da radę, tu jest deszczowy poranek, więc tym bardziej fajnie biorą, później tu jest takie spowolnienie i się przenosimy wtedy na godzinę na przykład 10. I od 10 sobie napełniamy tą naszą siatkę. Dzień czwarty, jeszcze do niego nie doszedłem, no ale jak widzicie, dzień pochmurny, czyli na szczupaka jak najbardziej, czyli też tutaj w granicach od 7 do 10 i tak samo później od godziny 16 do godziny 19 możemy sobie łowić. Tak więc ja wam pokażę tutaj tą moją miejscówkę, którą sobie tutaj znalazłem na szczupaki. Wygląda to całkiem fajnie. Więcej powiem za chwilę. Tak więc tak, pierwsze co pamiętajcie, licencja. Jest to drogie łowisko w Michigan. Licencja zaawansowana, którą koniecznie musimy wykupić, kosztuje 8000 dolarów. Sama podróż kosztuje nas na jeden dzień 9800 dolarów, czyli jak sami sobie już dodacie, 17800 potrzebujemy na start. Jest to bardzo drogie, ale nie bójcie się tej ceny. Opłaca się. Jeżeli macie siatkę 90 kg, taką jak ja miałem do tej pory, to w drugi dzień już zaczynacie zarabiać na plus. Pierwszy dzień jest oczywiście na minus, ale drugi dzień jak najbardziej. Jeżeli macie siatkę większą, no to wtedy tego problemu już nie ma, co zaraz powiem o swojej siatce. Tak więc wydaliśmy, jesteśmy tu, pogoda nam tutaj sprzyja, zaczynamy od godziny 5, no to teraz ekwipunek, jaki ja posiadam. Pod jedyneczką mam gruntówkę Bottom Snipe Sniper 300, no to znacie już tą wędkę tutaj u mnie, na 14 kg. Kupiłem nowy kołowrotek 14,5 kg. No i wtedy zakładamy sobie żyłeczkę. Ja w tej chwili mam plecionkę na 13,6 kg. Przypon też już troszeczkę lepszy na 12,5 kg. No i haczyk koniecznie 6-0. 6-0, może nawet 7-0 mógłby być. Na szóstce mi się to sprawdza. Na szóstce złowię pospolite, medalowe oraz unikatowe szczupaki. Na dwójce mam zakupioną tą samą wędkę. Ten sam kołowrotek, nie, kołowrotek mam tu słabszy, ten starszy Hornet Swarm 6000 na 11 kg. Jest to moja druga gruntówka, troszeczkę słabsza, dlatego na tej mam haczyk 4-0 oraz małe żywce, żeby w ten sposób łowić, żeby nie łowić medalowców, ponieważ medalowce są większe, nie chcę nadwyrężać tej wędki, bo czasem za długo by ta walka trwała przy 8,5 kg medalowcu, który jest cholernie waleczny, co niektóre są cholernie waleczne. To lepiej, żeby tu był haczyk mniejszy, żeby takich po prostu nie łowić, ponieważ ta wędka już by z tym kołowrotkiem nie miała tam za dużych szans na złowienie takiej rybki. Tak więc to jest moja druga gruntówka. Jako trzecią mam Brutusa 360, to jest spławik do 15 kg. Kołowrotek mam tutaj ponownie Mega Tank 6000 kupiony za 14, na 14,5 kg. No wiadomo, plecionka 13,6 kg, spławik, haczyk 6,0 i żywce Shinera. A jako czwarta wędeczka w rękę, ponieważ mam podpórkę na 3, jak pamiętacie, to będzie Fenix 450 na 10 kg.
kołowrotek na 9,5 kg, czyli to też jest moja druga wędka słabsza. Tak więc mam słabszą i lepszą gruntówkę i mam słabszą i lepszą spławikówkę, więc ten Fenix będzie trochę słabszy, dlatego też tu mam ponownie założony haczyk 4.0. Tu oczywiście też możemy dać małe żywce, zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Na to nie patrzcie, haczyk 8.0 i duże kawałki ryby, no to tam sumika będę próbował niedługo, tak więc to dlatego jest ten sprzęt tutaj. Pamiętajcie, zawsze w zapasie miejcie sobie w plecaku jakąś żyłkę, jakieś przypon, haczyki i przynęty. Ja tutaj tego bardzo mało mam. No i dobra, czy mamy już wszystko omówione? Aha, no grunt, najważniejszy grunt. Na spławiku mam 30, na drugim spławiku mam również 30. Grunt, który mi się jeszcze sprawdzał, to był 70, 80, ale później i na tym oczywiście też na 70 złowiłem unikat bez problemu, no ale później jakoś tak zacząłem się bawić z mniejszym gruntem i 30 w sumie. Finał jest taki, że używam gruntu 30. Co możemy dalej? Aha, no, tak jak Wam wspominałem, tutaj mam Megatank 6000, tak samo tutaj. Skąd stać mnie na to było? No ponieważ jestem tutaj właśnie w St. Croixie, gdzie można naprawdę fajnie zarobić. Spędziłem tu dwa ostatnie dni realne, tak więc kilka godzin tutaj spędziłem, żeby móc zarobić sobie i pozwolić na zakup tych wędek i tych kołowrotków. Wędki same w sobie są tanie, może szybko sprawdźmy. Wędki gruntowe. Aha, jesteśmy teraz w sklepie, ale na łowisku, więc tutaj nie będziemy tego widzieć, tak więc to może zrobimy później. Dobra, nie ma co marnować czasu, trzeba wziąć się za te szczupaki. Jak widzicie, zaczynamy w miejscówce Lasy Wschodniego Brzegu i będziemy w prawo się wybierać gdzieś w te okolice tutaj. Tak więc szybko śmigamy, obracamy się w prawo. Jest godzina 5.00, 5 stopni na dworze, 6 stopni ma woda. Pogoda wiadomo, słabo widoczna w tej chwili, ale o godzinie 6.30, 7.00 będzie już całkiem fajnie. Tak więc pędzimy sobie w prawo. Szczupaczki. Średnio szczupaczki będą 3 kg w górę przy pospolitych. Medalowce trafiają się już od 4-5 kg. Największy medalowiec, jaki udało mi się złowić, to był coś około chyba 9 kg. I on był cholernie waleczny. No i dobra, jesteśmy. O, pierwszy unikacik. Gratulacje są. No i zobaczcie, pierwsza miejscóweczka. No jeżeli weźmiemy sobie na mapkę, to jesteśmy, zobaczcie, w tym miejscu, czyli tutaj tak niedaleko. No i tutaj mamy jeszcze dwa znaczniki, miałem Wam pokazać. Jeden obok siebie, jeden obok drugiego, znaczy się. I tu mamy medalowy szczupak pospolity, 8 kg 700 na żywce Shinera. A kolejna rybka to jest unikatowy szczupak pospolity, 15,5 kg, tak więc widzicie, te za chwilę Wam znaczniki pokażę. Najpierw ta pierwsza miejscóweczka, dwie lilie. Jak zobaczycie dwie tutaj lilie, to znaczy, że to jest to miejsce, a zresztą jak wejdziecie na ten Michigan, to przeważnie jest tutaj sporo graczy. W tej chwili jesteśmy sami z Talolem, którego pozdrawiamy, bo przed chwilą sobie pisaliśmy. Tak, jesteśmy tylko we dwójkę, więc tłoku nie ma, ale uwierzcie mi, o normalnej tam godzince grania ludzi jest tutaj mnóstwo. No i dobra, zarzucimy sobie kilka razy w to miejsce i zobaczymy, co tu nam wyjdzie o godzinie 5.08. Ja już od razu zarzucę dwie gruntówki i jeden spławik, bo to cholernie przyspieszy nam tutaj tą zabawę. Oczywiście tak jak Talol w tej chwili leci tylko i wyłącznie na jedną wędkę, no ale że jest z łodzi, to o, zobaczcie, już jest ruch na pierwszej gruntówce.
No i powiem wam, że to będzie medalowa sztuka. Chociaż ucieszyłbym się, gdyby to był unikat. Tak jako pierwsza rybka na ten dzień i od razu na tą nagrywkę. Powiem wam, że jest bardzo waleczna. I zatniemy sobie dwójeczkę. Jak widzicie, początek jest bardzo fajny. Z tym, że najpierw byśmy chcieli tego medalowca wyciągnąć. Oczywiście mogę hamulec jeszcze podkręcić, ale nie chciałbym sprzętu marnować. Przez ostatnie 2 dni miałem słabsze kołowrotki i wędki, więc miałem podkręcone to na maksa. Wydałem około 10, może 15 tysięcy na same naprawy przez 2 dni grania. Oczywiście czasu rzeczywistego, a nie w grze. No, powiem wam, że tutaj musimy sobie podkręcić, co jest ryzykowne, bo sami widzicie, żyłkę mam w tej chwili na czerwono, świeci się, ale myślę, że damy radę ją tutaj w ten sposób. Co nam się tu trafiło? Aha, no właśnie, no to będzie pewnie medalowy, około 8 kg. Zachowuje się, jakby był unikatem i miał 20 kg. To musicie wiedzieć, że tu raz na jakiś czas trafi się taka ryba, która będzie was męczyła. Ostatnio taka rybka mi poleciała na 100 metrów i męczyłem się z dobre 25 minut, aż w końcu wziąłem, zrezygnowałem i odciąłem żyłkę, ponieważ w tym momencie traciłem czas. Dobra, tą zostawimy. Ściągniemy najpierw tą. Tu nie będzie chyba takich problemów. To jest ta słabsza. Na małym żywcu i 4-0 haczyku. Jak sami widzicie, te sprzęty niby do 14 kg. Na tej pierwszej gruntówce, gdzie nam tam ucieka ta ryba, to jest też kołowrotek na 14,5 kg, a nie zawsze się łatwo ją wyciągnie. No to będzie ten tam medalowiec, to około 8 kg i to jak rozmawiałem z chłopakami, dlaczego tak się dzieje, no to jest młodzik, który szybko zdobył masę, jest medalowy, młody i silny. No tutaj standardowo wychodzi 171 dolarów za 1 kg szczupaczka. Tak więc my sobie tu zarzucimy od razu. Zobaczcie, nawet nie zdążyłem spławika tutaj zarzucić, tylko na gruncie. Aha, jak sami zauważycie, mam nową siateczkę, na którą też sobie zarobiłem nad tym jeziorkiem. Jest to 150 kg Fishford XL. Wolę nam tu ucieka. No to jest ten medalowiec cholerny. Wczoraj się męczyłem z dwoma takimi. Jest szansa, że jeszcze mógłbym splusować o jeden. Wtedy żyłka oczywiście i tak już jest na maksie, ale żyłkę, ona tu najgorsza też nie była na 13,6 kg. Więc jak widzicie, miejscówka działa. Nie ma czasu wyjąć trzeciej wędki. A uwierzcie mi, jak się ma podpórkę na 3 lub nawet podpórkę na 4 wędki, no ale to już trzeba mieć 50 level, jeżeli chcielibyśmy ją kupić bez żadnej premium. To walimy 4 gruntówki plus ewentualnie 5 spławik albo 5 też gruntówka i można te ryby faktycznie wyciągać z większą częstotliwością jak normalnie. No, standardowo 4 kg. Mam nadzieję, że uda nam się trafić dzisiaj unikacik pod nagrywkę specjalnie. No i ta cholera nam ucieka. I powiem wam, że w tym przypadku nawet w tej chwili ja będę miał problemy, żeby ją wyciągnąć, więc zaryzykuję i podciągnę hamulec jeszcze o jeden. Zobaczymy, czy się przypon zerwie, czy nie. Dajemy plusik. I w tej chwili wszystko mam na maksa. I to jest najmocniejsza ryba, jaka mi się trafiła tutaj.
I powiem wam szczerze, ona nie jest opłacalna w tej chwili, bo to na pewno jest medalowiec, bo już znam tą rybkę. 8,5 kilo może, może nawet mniej, tylko że cholernie waleczne. No i powolutku ją ściągamy. Mam nadzieję, że wędki nie połamie, bo też jest taka możliwość. Jeżeli dobrze pamiętam, to ktoś wczoraj połamał sobie wędkę. No ale wędka to nie aż taka duża strata. Gorzej, jeżeli kołowrotek byśmy rozwalili. Ponieważ kołowrotek ten, który mamy w tej chwili, megatank, nie wiem, chyba tam 6000 się nazywał, tak? To on kosztuje 27 tysięcy dolarów. Gdzie wędka, ten Bottom Sniper 300, kosztuje 18 tysięcy lub nawet 15 tysięcy. Czyli nie tak źle. Sama żyłka kosztuje 1000. 150 metrów kosztuje 1000 dolców, ponad 1100 z groszem. Tak więc, no drogie, drogie te sprzęty są, jakby nie było. No i w tej chwili mógłbym popuścić ją, ale wolę stracić tamtą rybkę, żeby tutaj może zawalczyć z nią, bo widać, że trochę słabnie. No i jak ją wyciągniemy, jeżeli uda nam się ją wyciągnąć, to zobaczycie, jak ona naprawdę wygląda. Walczy jak opętana, a jest no, nie największą rybą, ponieważ to jest... Nie wiadomo, od czego to zależy. Za pierwszym razem wyciągnięcie 8-kilogramowego medalowca bez problemu, bez najmniejszego wnet problemu, a innym razem będzie właśnie walczył jak w tej chwili. No chyba, że się mylę i to jest unikat 18 kilo, ale wyciągałem już unikata 18-kilowego i nie było takich problemów. No jak widzicie, była tam na 30 metrze i sobie ucieka, więc sprawdźmy, co tutaj na dwójce się dzieje. No oczywiście na dwójce już nam poszła. I moi drodzy, w to miejsce ja marnuję strasznie czas, dlatego ja wam polecam w takiej sytuacji chyba po prostu odciąć, ponieważ jest jakaś tam szansa. Powiem wam tak, miałem trzy takie sytuacje, jak teraz w tej chwili. W dwóch przypadkach udało mi się ją wyciągnąć, ale po dosłownie naprawdę 20-30 minutach walki. A nie mam czasu, żeby teraz się w to bawić. Nawet nie chcę marnować sprzętu. Raz udało mi się ją wyjąć, ale to sprzęt był no, na pograniczu, tak jak w tej chwili, ale widać, że w tej chwili ona nie chce. A to chyba na tej wędce w tej chwili, co teraz wyciągam, tak. Bo to była moja gruntówka numer 1 z tym 11-kilogramowym kołowrotkiem. To tutaj miałem wszystko na czerwono i ją wyciągnąłem, a tutaj mam lepszą w tej chwili wędkę na jedynce i wyciągnąć się nie chce, więc... Zobaczcie, tutaj jak tamta ryba jest
na gruntówce, to tu już trzy ryby wyciągnąłem, dlatego nie będziemy się bawić i ją przecinamy. Można by to uznać za poddanie się, ale zobaczcie, sprzęt no, marnuje się w tej chwili. Ona nam podejdzie teraz z 50 metrów, a za chwilę znowu ucieknie o kolejne 20. No identycznie się zachowuje jak tamte sztuki. Nie wiem, to jest jakiś algorytm, że na ileś sztuk trafia się taka jedna. Albo inna sprawa, że ciągniemy sobie rybę, a ona jest w miejscu na przykład na 15 metrów, 8 metrów. Tak jakby ryba się trzymała korzenia. No zobaczcie, i nam ucieka, nic nie można zrobić z nią. Możemy podkręcić jeszcze na plus, ale to już nie, bo połamie coś, wędka albo kołowrotek, tak więc B, przecinamy żyłkę. Poddajemy się. No, tu za późno. Minęła godzinka, mamy 12 kg, czyli bardzo słabo, ale wiecie dlaczego? No bo tak właśnie to tutaj wygląda. Tak więc montujemy sobie wędkę numer 1 z powrotem. I miejmy nadzieję, że już nie spotkamy tamtego medalowca. Bo to jest nieopłacalne. A teraz poprosimy ryba za rybą, żeby wam pokazać, że faktycznie tak można. Wyciągamy teraz naszego Brutusa, który jest najsilniejszy w tym całym zestawieniu. I zobaczcie, co ja jeszcze robię, żeby przyspieszyć. Biorę czwartą wędkę. Również ją tu gdzieś zarzucam. I widać, że to jest dzień gruntówek. O kurczę. No i widzicie, to jest mój błąd, o którym też musicie pamiętać. Sam zerwałem wcześniej żyłkę, ale teraz sama ryba mi zerwała tą żyłkę, ponieważ nie zmniejszyłem kołowrotka. Nie zmniejszyłem siły hamulca. Czyli w tej chwili już zmarnowałem dwa haczyki i dwa przypony. I teraz jak wyjmę wędkę... jeszcze zmarnowaliśmy oczywiście ciężarek, którego tutaj nie mamy. Miejmy nadzieję, że ciężarek będzie w sklepie. Jest. Jest ciężarek w sklepie, ale nie ma takiego. I nie ma takiego. Moja wędka obsługuje ciężarki od 90 do 190. A tu takich ciężarków nie ma. Gramowy to jest za lekki. Ale jak się będzie zachowywał, nawet nie wiem, przy tak lekkim. Kupię, sprawdzę. No, nawet go tu nie założę, bo to jest od czegoś innego. No dobra, moi drodzy, czyli właśnie rozwaliłem sobie jedną wędkę, czyli będę się bawił tylko na tej. Z tym, że ta jest słabsza, więc zabierzemy jej ciężarek i wrzucimy ciężarek tutaj. Przypon, haczyk oraz przynęta. Dwójki nie mamy. I teraz jak wyciągnę sobie wędkę numer 1, to z automatu zmniejszam sobie o 2 hamulec i w tej chwili mi się nie zerwie, tak jak wcześniej. Więc moi drodzy, widzicie, że to miejsce działa. Można sobie się tu ładnie bawić. Ja jadę cały czas na 3 wędki, no nie na 4. No ale szkoda tej gruntówki i tego ciężarka, ale sami widzicie, że trzeba być przygotowanym na takie możliwości, na takie incydenty. Trzeba również pamiętać, żeby ten hamulec, jeżeli zwiększamy, to i trzeba go zmniejszyć, ponieważ jak ryba zaczyna brać, to szarpie bardziej jak podczas walki.
Czyli podczas walki możemy sobie zwiększyć ten hamulec, ale z taką samą siłą, jeżeli ona pierwszy raz by brała, no to nam właśnie zrywa. Jeżeli chodzi o przynęty, ja używam małych żywców i żywców Shinera na zmianę tak naprawdę, bo bierze i na to wiadomo, że małe żywce są tańsze, ponieważ małe żywce kosztują 30 za sztukę dolarów, ponieważ pamiętam, to chyba 10 sztuk jest za 300 dolców. A żywce Shinera są za 650 dolarów za 10 sztuk, czyli 65 za sztukę, czyli o połowę tańsze są małe żywce, a uwierzcie mi, i na grunt, i na spławik małe żywce biorą. Chociaż zwróciłem uwagę w dniu pierwszym, który jest identyczny jak ten, że były takie momenty, że na żywce nic nie brało Shinera, a brało za to na małe żywce. A później za to, no to przerzuciłem wszystkie cztery wędki na małe żywce. Później coś małe żywce przestały brać. Przerzuciłem dwie wędki na żywce Shinera i zaczęły brać na żywce Shinera, więc wszystkie wędki na żywce Shinera. Ale nie wiem, czy to była prawdziwa zależność, czy nie. No po prostu tak zauważyłem i tak mi wyszło. A póki co mamy godzinę 6:10 i 20 kilo, co jest bardzo słabym wynikiem, ponieważ mój rekord na godzinę to jest 40 kg. A wtedy jak jesteśmy na 40 kg na godzinę, no to 150 kg zapełniamy w 3,5 godziny w grze. A przypominam wam, że godzina w grze to jest 15 minut, czyli 3,5 godziny to mamy godzinę z groszem, godzinę 10 minut, godzinę 20, no przyjmijmy godzinę 30 w maksie. To jest siatka 150 kg zapełniona, a na samym końcu wam pokażę dokładnie, ile tutaj zarobię, ale już wam mogę powiedzieć, że 150 kg na samych szczupakach to jest około 25-26 tysięcy. Tak więc jeżeli chodzi o ten maksymalny czas, znaczy nie maksymalny, o ten minimalny czas grania, żeby zapełnić siatkę, czyli maksymalne szybkie brania na 3-4 wędkach, to jest przez godzinę 10 czasu rzeczywistego można zarobić 25-26 tysięcy dolarów, czyli naprawdę to już się opłaca. Jeżeli pamiętacie Emerald na przykład i szczupaki, to była sytuacja, że przez godzinę zarabialiśmy 6 tysięcy. Fakt, że z tych 26 tysięcy, co powiedziałem przed chwilą, ja nie odejmuję przejazdu oraz licencji, bo to są koszty w sumie, które tak czy siak musimy i wiadomo, te koszty się, na przykład licencja będzie rozkładała na ilość dni pod rząd, jeżeli chcecie tu być. Przedłużenie każdego jednego dnia to jest 2000 dolarów, więc jeżeli chcielibyśmy odjąć, no to z 26 tysięcy z siatki odejmujemy dodatkowe 2000 za pobyt. I zobaczcie, i to znowu jest ta rybka, czy nie? Zwiększę sobie o jeden hamulec. No i poszła. I nie mam gruntówki w tej chwili. Żadnej. O, jest. I w tej chwili możemy przerwać odcinek. Jest godzina 28. Tak więc ja sobie wyłączę głos. I będę sobie łowił do samego końca na dwóch tutaj spławikach. I słyszymy się pod sam koniec odcinka. Hejo! No i bardzo szybko powróciłem. Co się okazało, nie zerwał się ciężarek, tylko całe szczęście przypona. Tak więc ciężarek jeszcze mamy, czyli możemy dalej ciągnąć tutaj na jedną gruntówkę. Ja sobie ją zmontuję i słyszymy się pod sam koniec, kiedy będziemy już blisko 150 kg rybki. No chyba, że się zatrzymamy po drodze, że będzie jakiś medalowiec, to też o nim coś powiemy. Tak więc do usłyszenia. No i moi drodzy, wracamy z taką małą informacją. Właśnie Talol, dziękujemy bardzo, podpowiedział nam, że mamy
na spławiku rybkę. Otóż szczupaczek sobie ją wziął i spławik sobie ustał. Nie lata teraz, jak w tej chwili, jak widzicie, tylko po prostu chwycił przynętę i sobie leży. Nie wiadomo, na co czeka, czy ją tam mieli w tej buzi, czy nie, ale... O, medalowy 5,5 kg, widzicie, bez problemu. No, doświadczenie tu na minusik, ale lekko, tak więc nie jest źle. Jeżeli chodzi o kasę, to wam mówiłem, że to jest 171 dolców za kilogramową rybkę. Doświadczenie też jest całkiem fajne, ponieważ przez te 2-3 dni, jak tutaj gram, to już półtorej, to już dwa levele nabiłem, tak więc tutaj to całkiem fajnie wygląda. Tak więc tak, musicie zwracać uwagę właśnie na ten spławik. Jeżeli będziemy mieli zaraz okazję, to wam też tutaj powiem, jak on się czasem zachowuje, bo czasem widać, że właśnie jest ryba, tak jak w tej chwili była, że spławik się kompletnie nic nie ruszał, pyknął tylko i nic się nie ruszał, czyli nie było żadnego tam większego brania, a rybka była. A inna sytuacja jest, gdzie właśnie sobie pięknie spławik faluje, widać ewidentnie, że ten żywiec Schinera ucieka przed rybą, a następnie się zatrzymuje i po 3-4 sekundach jest wtedy, no zobaczcie, medalowy szczupak pospolity, 9,9 kg, 1690 dolców, doświadczenie na plus, 385 doświadczenia, fajnie. I ta rybka, która nam zerwała, którą sami zerwaliśmy, to była właśnie gdzieś taka ryba. To była taka ryba, gdzie tutaj ją bez problemu wyciągnęliśmy, a tam mieliśmy problemy. No to jest po prostu dobrze, los nam teraz, dobrze, że los nam nie spłatał figla i ta ryba po prostu nie była aż tak waleczna. Ona musiała być najwyraźniej kilkuletnia ryba, gdzie już większych rozmiarów nie osiągnęłaby, nie stałaby się unikatem, a tamto, co nam się zerwało, no to po prostu to był jakiś młodziak, który szybko dorósł. Tak więc zarzucamy sobie z powrotem wędki. Zaraz postaram wam się wytłumaczyć, pokazać tą sytuację, gdzie nam ten spławik, jak się ten spławik zachowuje. Tutaj niepotrzebnie mam na tej słabszej wędce gruszkę, ale po prostu nie kupowałem już żadnego spławika. Po prostu ją sobie założyłem na tą słabszą wędkę. Tak więc tak, przybliżamy się na ten nasz duży spławik. I na razie on sobie po prostu stoi. Tak więc poczekajmy trochę i będziemy wiedzieć. W tej chwili on się porusza, jak widzicie, powolutku. To jest po prostu nasz shiner, po prostu sobie w lewo i w prawo lata. O, teraz ustał, czyli chyba rybka będzie, co? I jest rybka. Widzicie, jakie dziwne zachowanie. Nie było żadnego wielkiego tam poderwania, a mamy rybkę. Czyli to jest ta pierwsza sytuacja, która Talol nam powiedział, że mamy rybę. No, szczupaczek, no doświadczenie w tej chwili bardzo słabe, no ale też rybka była tak mniej waleczna. Jest godzina 7:08, mamy 58 kg, czyli słabiutko. Znaczy słabiutko, 2 godziny gry i niecałe 30. Niecałe 30. O, w tej chwili widzicie, on ucieka. Widać fale, jakie się robią obok spławika. Za chwilę spławik ustanie i będziemy mieli branie. No teraz ewidentnie jakiś szczupak jest tam zainteresowany. Tak, tak. Czekamy, trochę to trwa. O, ustał i zaraz będzie branie. 3, 2, 1 i poszła. I to jest druga sytuacja, jaką możemy tutaj spotkać na spławiku. I to są głównie te dwie sytuacje. Ta sytuacja jest zauważalna, ponieważ automatycznie nam spławik ucieka. Po żyłce też możemy zauważyć, że nam z wędki na lewo i na prawo lata. Niestety przy pierwszej sytuacji, jeżeli nie dostrzeżemy tego momentu, że nam pykło i spławik stoi, no to będziemy sobie czekać, aż przynęta zostanie zjedzona. Tak więc ja tutaj się nagadałem, tak więc czekamy do końca odcinka i jak tu już to miejsce się skończy i przed przesunięciem na drugi czas,
Już Wam pokażę. No tutaj powoli dzień nam się kończy. Za chwilę przesuniemy się na drugie, na drugie godziny i wtedy Wam pokażę drugą miejscówkę dosłownie 2-3 metry dalej. Tak więc działamy dalej. No i moi drodzy, tak jak podejrzewałem, jest unikacik, ponieważ ciężko się go wyciągało, ale miał takie szarpania. Miał takie szarpania, tak więc dziękujemy Talol za gratulacje. Jest unikacik 14 kg 590, jest to średniej wielkości, średniej wagi unikat. Mówię, wcześniej złowiłem 18 kg ponad. Były też unikaty 10-11 kg, tak więc to jest średni unikat, tak mi się wydaje. Doświadczenie, jak sami widzicie, 811, czyli bardzo dobrze. Kasa 2480, czyli to jest właśnie ten moment, gdzie ja sobie szybciutko tylko obliczę, ale wydaje mi się, że jestem pewny takiej rzeczy, że... O Jezu, jest, mi się zawiesił kalkulator. 2480 dzielimy na 14,5 kg i wychodzi nam 171 dolarów. Czyli nieważne, czy jest szczupak pospolity, medalowy, czy unikatowy, wszystkie szczupaki szczupak pospolity i unikatowy szczupak pospolity, wszystkie szczupaki jadą po 171 dolarów za kilogram ryby. Czyli tak naprawdę no możemy łowić wszystkie i wszystko wychodzi tak samo. Wiadomo, tutaj doświadczenie może, bo doświadczenia nie przeliczałem, tak więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Tak więc ja się biorę dalej za połowy. Jest pierwszy unikat dnia. No i moi drodzy, wybiła godzina 8, dokładnie 8.03, czyli jesteśmy już na łowisku. 3 godziny czasu w grze, czyli 45 minut. Mamy 88 niecałe kilogramy. Załóżmy, że to jest 90 kilogramów, czyli moja stara siatka, przez 45 minut czasu rzeczywistego. Czyli w tej chwili to daje nam 15 tysięcy dolarów. 90 kilo daje nam 15 tysięcy. Pamiętam, że w maksie udało mi się chyba na tych 90 kg samego szczupaka pospolitego zarobić w maksie 16,5 tysiąca, ale to było 96 kg, ponieważ tam ostatnia ryba bardzo duża nam się trafiła. Tak więc tak sytuacja wygląda. Mi zostało teraz 62 z groszem kilograma szczupaczka do wyłowienia, zatem czas już teraz będzie coraz gorszy, tak więc weźmiemy, zwiniemy sprzęt i przesuniemy się o te 2-3 metry w prawo i pokażę Wam tą drugą miejscówkę i przesuniemy wtedy sobie czas na godzinę 18 i wtedy te 60 kilo w 2 godziny myślę, że bez problemu wyłowimy. O, i mamy rybkę, widzicie te zachowanie numer 1 na spławiku, które jeżeli nie zauważymy tego pyknięcia małego, drobnego, to nie będziemy wiedzieć, że jest ryba. Dlatego warto obserwować sobie tutaj zachowanie tych naszych spławików, bo prawda jest taka, że tutaj na gruszce, ściągnijmy gruszkę, prawda jest taka, że rybka może tam siedzieć. I prawdopodobnie siedziała, ponieważ przynęta została zjedzona lub się zerwała. Czyli tutaj mieliśmy rybkę. Czyli w tym przypadku nawet gruszka jest słabo widoczna, więc ja jak będę sobie już na normalnym, jak będę w lobby, to wejdę sobie na sklep i kupię sobie ten spławik drugi normalny. Tak więc zwijamy sobie trzecią wędkę, mamy 91, prawie 92 kg ryby. Co jeszcze zauważę, że miałem na początku problemy, czyli długo ciągnąłem tą pierwszą rybę, wziąłem, zerwałem. Później dwa razy zapomniałem hamulca ściągnąć w dół i zerwałem przypon. W tym straciłem jeden też ciężarek, dlatego jadę na jedną gruntówkę. Gdybym miał ten początkowy mój zestaw wędek bez żadnych przebojów, to myślę, że naprawdę można tutaj jeszcze bardziej przyspieszyć ten połów. Dlatego
Polecam. Polecam mieć kilka wędek, chyba że chcecie na jednej wędeczce jak najbardziej. Też można, sami widzicie, Talol co chwila wyciąga te szczupaki. Jak jesteśmy tutaj na tej nagrywce, to już drugiego unikata wyciągnął, czyli też bardzo fajnie się sprawdza. Z tym, że on fajnie strzela w miejsce, prawdopodobnie te, w które teraz właśnie idziemy, tak więc bierzemy naszą podpórkę i zobaczcie, przechodzimy tu kawałek dalej i już widzicie, o, mamy tutaj tak jakby taką szczelinkę w tych zaroślach. O, no taki mały ten. Dlatego nastawiamy się tutaj naprzeciw tego dużego drzewa i naszą podpórkę sobie stawiamy. To jest mniej widoczne miejsce, ale pokażę Wam, że tutaj też rybki fajnie biorą. Talol prawdopodobnie w to miejsce strzela. Zobaczcie, mamy tu jeden marker, unikatowy szczupak pospolity, 18,5 kg na żywce Shinera oraz kolejny unikatowy szczupak pospolity, 12 kg. Uwierzcie mi, ja ich troszeczkę jeszcze tu złowiłem, z 3-4 szczupaki unikatowe więcej. Tylko że już po prostu nie zaznaczałem, dlatego też już to Wam pokazałem, ten marker możecie sobie zobaczyć dokładne tutaj koordynaty, gdzie on się znajduje. Ja sobie już usunę tego mniejszego. O, tutaj. Tak samo tutaj usunę sobie tego medalowego, żeby po prostu mieć dwa kolejne znaczniki. A tu mamy znacznik na przykład na szczupaka muskie gołe, o którym też Talol wspominał, że tutaj można sobie je złowić. Szczupaki muskie oraz szczupaki muskie gołe. Jeżeli będziecie mieli ochotę, dajcie znać, to zrobimy z tego oddzielny, króciutki odcinek, ponieważ nie chcę się na nich skupiać ogólnie, ponieważ to są duże ryby, fakt, ale pieniężnie są bardzo słabe, około 100 z groszem dolarów za kilogram ryby, czyli tutaj jak złowiliśmy 6-kilogramowego, to zarobiliśmy tylko 600, gdzie na szczupaku pospolitym mielibyśmy już 1000 około, tak więc... No jak kto woli, oczywiście warto też wszystkie rybki spróbować sobie wyłowić po jednej sztuce chociaż to wtedy będzie fajnie wyglądało w naszych statystykach i my sami też będziemy mieli jakieś tam fajne odczucia co do tej gry. Ale ja tutaj jestem skupiony teraz na... Jestem skupiony na zarobku, ponieważ brakuje mi jeszcze kołowrotka kupić, brakuje mi jednej wędki kupić oraz... Też chciałbym, tak jak Talol, pozdrawiamy jeszcze raz, kupić sobie łódeczkę. Ta łódeczka, którą ma Talol, w tej chwili kosztuje 75 tysięcy dolców, czyli dla mnie to są 3 dni pobytu tutaj nad tym jeziorkiem. Czyli mamy dzień drugi, aha, zarzuciłem wędkę, jeszcze czas musimy zmienić. Mamy dzień drugi, dokończę dzień trzeci i będę miał 75 tysięcy na koncie. Z tym, że no pamiętajmy, że same żywce Shinera też sporo kosztują, tak więc ostatnio wybrałem się w podróż, dokładnie to wczoraj było, zostawiłem sobie na koncie ileś tam pieniędzy, zacząłem kupować żywce Shinera, okazało się, że 10 tysięcy wydałem na same przynęty i całe szczęście miałem pieniążki na jeden dzień na podróż i drugie szczęście było takie, że jak wziąłem na następny ranek, gdzie miałem na koncie 391 dolarów, a przedłużenie kosztuje 2000, ale całe szczęście, że koszt tych 2000 został wzięty już z tego mojego zarobku. Czyli to jest taka informacja dla Was. Najważniejsze, żeby było Was stać na pierwszy dzień podróży i żebyście tam mieli jakiś zarobek, który pokryje Wam przedłużenie pobytu na dzień kolejny. Tak więc dość tutaj gadania. Ja zwijam się, jeszcze się aby upewnimy, ale to będzie, możemy już od 17, ale mi brakuje tylko tam zaledwie 60 kg, więc ja wiem, że od godziny 18 do 20 ja już będę zrobiony, czyli mógłbym nawet dać 19, ale nie ma co ryzykować, bierzemy godzinę 18. Przewijamy czas. I ja zarzucam sobie wędeczki i słyszymy się niedługo. I jak możecie zauważyć, godzina 18:22 przed sekundą wybiła, a nasz Brutus wyciąga szczupaka za szczupakiem, w tym dwie fajne sztuki były, jeden prawie 10-kilogramowy medalowiec.
A jak też nie wiem, czy zauważyliście, bo prawdopodobnie materiał będzie tutaj przyspieszony między tymi moimi przerwami od gadania, to moja druga słabsza. Mój spław. Fenix 450 bodajże, czyli mój drugi spławik, ten słabszy, trzy razy pod rząd stracił przynętę. Wydaje mi się, że to właśnie przez to, że mamy gruszkę i nie widzimy tego pyknięcia tej gruszki. No i nic nie robię, bo nie widzę, nie zauważyłem, że coś tam się działo. No i wtedy ona sobie pyka. Zjada i jesteśmy bez ryby. A tutaj widzę, że mamy uciekającego szczupaka medalowego. Niestety na unikat mi to nie wychodzi. Jak sami widzicie, mam już podkręcony na maksa prawie. Chociaż nie, gdybym dał na maksa, to by się chyba zerwało. Prawdopodobnie to będzie blisko 10 kg medalowiec, chociaż tutaj tak szarpie momentami jak unikat. I byłoby super, gdyby to był już drugi unikat. To bym się bardzo cieszył. Ponieważ powiem Wam szczerze, że na worek 90 kg miałem bardzo często jeden, czasem nawet dwa unikaty, jakieś 6-7 medalowców i reszta to była zwykłych szczupaczków. O, na jedynce nam tutaj się zaczepiło, gdzie przy 90 kg średnio mi wychodziło od 15 do 20 szczupaków, w zależności jakie wielkości. Tutaj przy 150 wiadomo, tych rybek więcej będzie, no ale mówię, to jest ta zależność, jak ciężkie są te ryby. A że przelicznik, jeżeli chodzi o dolary na kilogram, wychodzi wszędzie porówno, czy to ryba duża, mała, medalowa czy unikatowa. Tak więc warto, żeby jak najczęściej duże ryby łowić, chociaż sami widzicie, tu walka już trwa kolejną minutę. I w ten czas mogliśmy złowić dwie inne ryby, które wielkością przekroczą może wielkość tej ryby. Chociaż jeżeli to jest unikat, może jakieś takie 18 kg, chociaż to będzie pewnie medalowiec. One lubią się tak głupio zachowywać. No, Brutus to jest moja najsilniejsza wędka w tej chwili. No i mamy cię. Unikat czy medal? Jest drugi unikat, pięknie. 17,5 kg, 3000 dolców, 1067 doświadczenia. I teraz Wam mogę powiedzieć o doświadczeniu. Wiemy, że dolary są za każdą rybę te same. Czyli jeżeli podzielimy teraz 2976 dolarów, podzielimy przez 17,5 kg, to wyjdzie nam 171 dolarów przecinek coś tam, coś tam. Ale jeżeli weźmiemy sobie teraz doświadczenie, podzielimy na kilogram, to mogę już Wam teraz powiedzieć, że unikatowy wyjdzie 53 doświadczenia za kilogram, tak jak wcześniej obliczałem, a za medalowca wyszło 35. Z tym, że jeszcze raz obliczę, ponieważ to jest większy unikat, więc prawdopodobieństwo jest, że więcej tego expa jest na kilogram. Czyli bierzemy 1067 expa i dzielimy na 17,5 kg i wychodzi nam 61. Czyli im większa ryba, tym więcej doświadczenia. O, taka informacja została Wam podana. I takie coś mamy. I zobaczcie, bierzemy 17 kg rybkę i mamy 131 kg w 3,5 godziny w grze. Czyli lecimy dalej. Tutaj widać, że te miejsce też, no sami widzicie, ta godzina 18, no... Sztuka za sztuką leci. Sztuka za sztuką. Myślę, że tutaj zarzucę tą rybkę i wezmę jeszcze gruntówkę. Muszę odhaczyć i już będziemy mieli branie na naszym Brutusie. Tak więc bierzemy sobie tutaj, zwalniamy ją z zaczepu. No i tą gruszkę. No ta gruszka, no ciekawe, czy uda nam się zauważyć ją, bo ona cały czas bierze tym jednym sposobem, czyli pyk i czeka na reakcję wędkarza, czy będzie ruch, czy nie. No w tej chwili gruszka się troszeczkę rusza, więc nie ma tego problemu. No ale tak jak teraz jej nie widzimy, czy ona się lekko rusza, czy nie, więc no ciężko nam będzie ocenić. Mówię, te miejsce jest strasznie tutaj zasłonięte.
możecie korzystać z pierwszego miejsca. Sami widzieliście też, że ten połów jest całkiem sympatyczny. Tak więc taka właśnie sytuacja. Mamy 131 kg, tak więc jedziemy dalej. No i mamy godzinę 19:05, czyli zbliża się piąta godzina naszych połowów i mamy 144,5 kg rybki, tak więc prawdopodobnie wyciągamy ostatnią lub przedostatnią rybkę zaraz. Co my tutaj mamy? Gruszka nam się rusza. Ciężko ją tam zauważyć, ale się rusza. Dobra, czyli tam rybki nie ma. Wcześniej miałem sytuację, że tak tej gruszki nie widziałem i mówię, no to wezmę ją, przerzucę. No i akurat ryba była. Gdybym zwlekał z tym o kolejne 30 sekund, może minutę, no to wtedy dostałbym informację, że ta ryba nam się zerwała lub została zjedzona. Tak więc tutaj sytuacja jest taka, aha, i wam powiem, że spławik w tej chwili mam w ustawieniach, w opcji na największy. Z tego właśnie tytułu, że jesteśmy tutaj na takim miejscu, gdzie ten spławik powinien być jak najbardziej widoczny. Tak więc my poprosimy ostatnią rybkę. No i mamy rybkę. Jeżeli będzie wielkości do 5 kg, to uda nam się jeszcze jedną złowić rybę i wtedy będziemy mieli ponad 150 kg ryby. Co automatycznie daje nam troszeczkę większy zarobek niż równe 150 kg. I tak, idealnie. Czyli powiem wam, jak to będzie. W tej chwili zdejmujemy wędki już, bo nie będą nam one potrzebne. Nie będziemy tutaj czekać. Jak widzicie, na samym początku odcinka ta gruntówka lepiej działała niż spławik. Chociaż spławika nie mogliśmy zarzucić, ponieważ non-stop gruntówkę mieliśmy, a bardzo szybko później tą walkę z tą jedną rybą. Dlatego sami musicie sobie ustalić, co będzie dla was lepsze, czy spławik, czy grunt. My poprosimy teraz na ostatnią rybkę tutaj. Jeżeli się uda, to w ciągu dosłownie minuty będziemy mieli ostatnią rybę. I koniec odcinka. Tak więc tu jak sobie zarzucimy i trzymamy w ręce, zwolnijcie sobie trochę żyłki i dopiero wtedy podciągnijcie. Szczupak nie lubi, jak jest naprężenie, ponieważ mały ruch i szczupak nam się przestraszy. W tej chwili widzicie, spławik sobie chodzi, ponieważ żywiec Schinera sobie delikatnie sobie coś tam próbuje sobie pływać. I za chwilę zobaczymy, jaka sytuacja będzie tutaj. Czy będzie branie numer 1, czy branie numer 2. W tej chwili nam ustał na chwilę, no ale dalej się rusza. Czyli na razie nic tam nie ma. Jeżeli będzie się żywiej ruszał ten żywiec, no to wtedy będzie wiadomo, że za chwilę ustanie i będzie szarpnięcie ryby. Tak więc co pamiętać, jeżeli chodzi o połowy tutaj na szczupaka? Miejcie zawsze zapasowe przypony, ciężarki, haczyki w plecaku. Dużo przynęty, znaczy dużo, w zależności. Na siatkę 90 kg na jeden dzień 20 przynęt wam wystarczy, no 25 w maksie, tak? Bo wiadomo, jeżeli ryba będzie wam się zrywać, bo będzie branie numer 1 i nie zauważycie go, no to faktycznie wtedy będą wam się zrywać te przynęty. Dlatego warto też ich mieć zawsze więcej. Ja dzisiaj chyba miałem 100. O, i teraz faluje troszeczkę, daje nam te piękne okręgi na wodzie i zaraz będzie branko. Zatrzyma się, poluzuje mu trochę, bo mi ucieka. I tutaj pięknie właśnie widać to zachowanie numer 2. W tej chwili szczupak tam skubie, stop. I 5, 4, 3, 2, 1. No i idealnie wyliczone. Sobie zmniejszę hamulec, bo nie jest potrzebny taki duży. Rybka standardowa 4 kg pewnie. 3200 nawet. No i zmniejszone doświadczenie, tak więc im większa ryba, tym lepsze doświadczenie. Kasa zawsze ta sama. Czyli pierwsza sprawa, miejcie sprzęty zapasowe. Druga sprawa, pamiętajcie, dolary są takie same za każdy 1 kg ryby. Doświadczenie jest tym większe, im większa ryba. Siatka. Zawsze kupujcie największą siatkę. Dlaczego? Ponieważ jak miałem 90 kg, zapełniłem je w 3 godziny czasu w grze.
to musiałem przedłużyć pobyt o kolejny dzień, co mnie kosztowało 2000 dolarów. Czyli z siatki 90 kilo miałem 15 tysięcy zarobku, minus 2000 wtedy na podróż, to było 13 tysięcy. W tej chwili mam siatkę 150 kilo, mam 152,5 kg. Mój zarobek to jest 26, już zaokrąglimy, 26 tysięcy. I dopiero teraz, pierwszy dzień to jest 26 i teraz minus 2000 za przedłużenie, czyli zarobek 23 tysiące. Tak więc widzicie, rybek mamy 28, czyli na 90 kilo mi wchodziło około 20 ryb. Tu nam wchodzi około 30 ryb. W tym oczywiście zerknijcie, dwa piękne unikaty, 15 kilo i 17,5. Następnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć medalowych szczupaków. Największy 9900, prawie 10-kilogramowy. No i resztę mamy szczupaczków pospolitych kilkanaście sztuk. Najmniejszy 2800, czyli 2800 najmniejszy pospolity. Największy pospolity 5 kg. Następnie od 5500 wleciały medalowe do prawie 10, no i 14,5, 17,5 unikaty. Co unikaty oczywiście są też takie 10-kilogramowe jak ten największy medalowiec. Tak więc, moi drodzy, dalej co trzeba pamiętać? Grunt 30 mi się sprawdza, te dwie miejscóweczki, wiecie gdzie, jesteśmy gdzieś tutaj, w tym miejscu, przechodzimy sobie z lasu wschodniego brzegu, tak więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, licencja 8000 zaawansowana, podróż na jeden dzień 9800, więc obliczcie sobie, żeby Wam tutaj wystarczyło. Pamiętajcie o kupnie przynęt, o zapasowych częściach i jeżeli zwiększycie sobie hamulec, ponieważ macie bardziej wymagającą rybę, to pamiętajcie, żeby później go zmniejszyć, ponieważ jak Wam następnym braniem ryba weźmie, to Wam zerwie i stracicie przypon, haczyk oraz najgorzej, jak stracicie, a nie macie w zapasie, tak jak ja, ciężarek. No to wtedy musicie łowić na wędkę mniej. W tym przypadku ja miałem 4 wędki, jak zauważycie, tutaj spinningu nie mam, bo miałem 2 gruntówki i 2 spławiki, więc no oczywiście, sklep. Aha, może wyjść? Nie, nie wyjdziemy teraz, ponieważ ja jeszcze tu sobie zostanę, ponieważ ten trzeci dzień będzie taki sobie, ale dzień czwarty, piąty i szósty i siódmy i ósmy słabszy. Tak więc sami widzicie, że tutaj te dni są bardzo fajne na te szczupaki. Można naprawdę multum kasy sobie tutaj zarobić, tylko po prostu trzeba poświęcić tutaj czas. No ile my tutaj łowiliśmy? Jest godzina 19. Czyli 4 godziny w grze, tak? Dobrze mówię? Od 5 do 8. Od 5 do 8, czyli 3 godziny, 5, 6, 7. Teraz nie pamiętam, do równej 8 jechaliśmy? No to już, wiecie, mieliśmy tu też przerwę, więc szału nie ma. Im więcej wędek, tym więcej będziecie mieli brań, tym szybciej zapełnicie siatkę. To jest najważniejsze. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja go oczywiście zaraz poskracam, żeby to wszystko miało jakiś sens. I pamiętajcie, łapeczka w górę, jakiś komentarz i będziemy działać dalej. Tak więc dziękuję Wam serdecznie. Na razie, trzymajcie się, hejo.